Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami? Gdy on to usłyszał, powiedział. Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Ale grzeszników. Wyobrażam sobie Mateusza jako dojrzałego mężczyznę, któremu ciągle towarzyszy myśl, że źle podliczył rachunki. Zaczyna jeszcze raz, a gdy skończy, nie ma pewności, czy czegoś nie pominął i zaczyna liczyć od początku. Nigdy nie jest pewny, nigdy nie jest zdecydowany. To człowiek, którego męczą skrupuły. Podobne sytuacje zdarzają się podczas powiedzi. Wyznajesz grzechy, i kiedy kończysz, natychmiast masz wątpliwości, czy wszystko powiedziałeś? Skąd się biorą skrupuły? Z doświadczenia wiem, że ludzie ogarnięci potrzebą idealnego oczyszczenia w przeszłości pomijali grzechy ciężkie. Dawniej połykali wielbłądy, teraz przecedzają komary. Osobę, która przez kilka lat zaniedbywała sumienie i świętokradzczo przyjmowała komunię świętą. Po jakimś czasie sumienie w swej wynaturzonej formie zaczyna niepokoić tam, gdzie nie ma mowy o grzechu. Skuplaństwo ma korzenie w przemieszczaniu się poczucia winy z tego, co istotne, na to, co nieistotne. Ktoś może kraść miliony, ale rozliczać siebie lub innych z groszy. Kiedy Jezus wszedł do Mateusza, nie zrobił mu kontroli, renamentu, nie wykrył manka w rachunkach. Nie szukał jego pomyłek albo niedoskonałości. Spojrzał na niego i go powołał, dał mu miłość, która go wyprowadziła z neurotycznej potrzeby rozliczania siebie i innych. Skrupulant chce być absolutnie autentyczny i rozliczony z Bogiem i sobą, aż do najmniejszego szczegółu. Człowiek jednak nie jest aniołem, a Bóg nawet w aniołach dostrzega braki. Powtarzanie spowiedzi. Lęk przed przeoczeniem jakiegoś grzeszku, nieustanne niezadowolenie z siebie, w końcu dają efekt odwrotny do zamierzonego, zamiast pokoju płynącego z doskonałości, przynoszą niepokój, podejrzeń o niedoskonałość i przerzucanie swojego niezadowolenia na innych, złośliwym krytykowaniu, narzekaniu, obwinianiu innych o własne, niezrównoważone nastroje. Skrupulant ma wrażenie, że w każdej chwili grzeszy. Dlatego ciągle się spowiada. Jest przekonany, że musi płacić Bogu najlepszymi uczynkami za tolerancję, bo na miłość, jak uważa, nie zasługuje. Słowo skrupuł pochodzi od łacińskiego skrupulum. Jest to rzymska miara ciężaru wynosząca i 1,137 tysięcznych grama. Skrupuł jest więc drobiazgiem, najmniejszą z możliwych miar. Najlżejszym ciężarem. Takie nastawienie do sumienia nie ma nic wspólnego z życiem duchowym, gdyż jest problemem psychologicznym. Dopóki nie uzdrowimy w Jezusie swoich zahamowań i zwyrodnień osobowościowych, nie ma sensu mówić o życiu wewnętrznym czy duchowym, bo nie jest to żadna asceza, tylko nerwica lękowa. Duchowość chrześcijańska nie ma na celu osiągnięcie wewnętrznej doskonałości, ale spotkanie z Jezusem życie jego miłością, jego spojrzeniem. Tu nie chodzi o rachunki, lecz o miłość, która się liczy z człowiekiem, a nie rozlicza z nim.